Kochani, pozdrawiamy Antidotum. A skąd? No prawie z Rio. A tak naprawdę z Przemyśla. Weź to, człowieku, Przemyśl. Z tyłu jest za nami Przemyśl. O. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jeszcze raz. Dobry wieczór. Dzień dobry. Czemu jeszcze raz? No, byliśmy w Przemyślu na początku. Musimy to przemyśleć. A, jest intro nagrane. Patrz, to już tak dawno było, że już zapomniałem. Teraz już jest późny wieczór. Jesteśmy już w Rzeszowie. No i co, żono, o Przemyślu tak powiesz, no? No tak, przemyślałam to sobie. I jest to naprawdę wspaniałe miejsce. I jeszcze całego nie zwiedziliśmy. No chyba nawet w ogóle niewiele, tak naprawdę. Ale wiecie co, byłem w szoku, bo poszliśmy do katedry. Pomyliliśmy w ogóle, poszliśmy do grekokatolickiej na nabożeństwo. Ale potem mówię, no to obok kościół, mówię, choć tam pójdziemy. No i okazało się, że do katedry weszliśmy. I słuchajcie, było świetne kazanie. Był taki młody ksiądz i naprawdę... Świetnie. I naprawdę do tych słów się odniósł wczorajszych. Poważnie. Poważnie, tak. I było to imponujące i jesteśmy Bogu wdzięczni. Tak w ogóle widzę, że no jest taka młoda kadra kapłanów, świadomych bardzo i to jest takie piękne. No, więc warto słuchać. Jakby ktoś chciał, mogę tylko powiedzieć, że młody w okularach, to wiem, że to za dużo zmiennych nie podałem. No i w katedrze. No i w katedrze. No tak. Można... No tak, jak ktoś jest z Przemyśla. To będzie wiedział kogo. To będzie wiedział kogo. Możecie napisać w komentarzu. Tak. O, dobra. No to słuchajcie, dzisiaj mamy ciąg dalszy Galatów. To mamy po prostu jak taki ciężki sen, bo to ciężko wszystko pochwytać głową. Co ten Paweł do nas pisze? To słuchajmy dalej, co pisze dzisiaj. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górny Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest, wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. No to już końcówka tego fragmentu będzie wykorzystana na seminariach wiary, słuchajcie, w czwartym tygodniu, tak, bo to tam różnym tempem idą te seminaria. No właśnie, no może od tyłu, tak, no to mówi Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A potem mówi, a zatem trwajcie w niej, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Mówię, szczególnie od tego wersetu zaczynam, bo my sobie oglądamy takie nowe trendy w padania w niewolę. I to mówię, to są trendy i widzę ich owoce nie do końca dobre. One pozornie w pierwszym momencie dają jakiś zachwyt, ale no zobaczcie, jednak jakby nie było, Chrystus nas wyzwolił ku wolności. Kogoś wyzwolić, to zdjąć wszelkie kajdany. Zdjąć wszelkie kajdany, zdjąć wszelkie, rozerwać wszelkie łańcuchy. I to chyba nie o to chodzi, by na nowo się zniewalać, nie? Ale tak naprawdę ta cała wolność, ta cała mentalność wolności, ona się zaczyna gdzieś na tym odcinku głowa-serce. Gdzieś, no zobaczcie, podaje nam dzisiaj przykład Abrahama, podaje nam przykład dwóch synów, tak? Czyli podaje nam w sumie absolutnie pierwszego i potem pierwszego. No byłem absolutnie pierwszego, no bo czasowo syn z Hagar był absolutnie pierwszy, Izmael był absolutnie pierwszy i z niego powstaje potem cały lud cały islam, gałąź islamu i oni mówiąc u siebie w Koranie powiedzą, no tak, że pierwszym synem Abrahama był Izmael. No prawda, tylko o co chodzi? Chodzi o to, że to był pierwszy syn, który był z pomysłu Abrahama,
a nie z obietnicy Bożej. Mhm. Czyli to był syn, można by go tak nazwać, syn niewiary Abrahama. Tak, tak można by go nazwać, ponieważ Bóg mu obiecał z żony syna, czyli z Sary, a on spłodził dziecko z niewolnicą Hagar. No i też tu pięknie widzimy, oczywiście Bóg nie odstąpił z błogosławieństwem dla Izmaela. On miał cały czas, zresztą Islam ma widać cały czas dalej błogosławieństwo, ale Bóg chciał też udowodnić, pokazać Abrahamowi, ja nie kłamałem, tylko co pokazał? Pokazał taką cechę, która jest chyba teraz jeszcze bardziej popularna, no niecierpliwość, nie? Że człowiek ma taką naturę, że chciałby tu i teraz, dlatego wszystkie usługi, które się cieszą taką szybką obsługą klienta, wszystkie takie miejsca, takie wszystko, co ma w nazwie fast, to nam to pasuje, tak jak fast food, nie? Że dzisiaj człowiek się zadowala czymś, co jest szybkie. To nie musi być piękne, to nie musi być wyrafinowane, to nie musi być najlepsze, musi być szybkie. Nie będziemy reklamować, ale byliśmy w takiej cukierni dzisiaj. Czy będziemy reklamować? Nie będziemy reklamować. Ale byliśmy w cukierni, w której czekaliśmy chwilkę na zamówienie, na to, żeby usiąść. Ale wszystko, co dostaliśmy, wszystko było absolutnie pyszne, nie? I pyszne kawy były, i miejsce było piękne, i podobało mi się. No i tam na pewno nie można by powiedzieć fast, bo nie było fast. Było raczej tak normalnie. Też widzicie, w dobrych restauracjach nie ma tak od razu jedzenia, nie? Mi się przypomina, jak pod Murem Chińskim kiedyś byłem w takiej restauracji. Byliśmy z naszą orkiestrą, z wszystkimi, z którymi wyjechaliśmy. No i po zwiedzaniu muru, zmęczeni, wszyscy obiad. Ja byłem zdziwiony, dlaczego oni tam po zamówieniu tak szybko podają te dania. Ja mówię, wow, ale ci Chińczycy są szybcy. Oni w ogóle są szybcy. Kiedyś byliście w chińskiej restauracji, oni w ogóle są szybcy, nie? Oni z natury, im chyba serce dwa razy szybciej bije i wszystko się dwa razy szybciej kręci. Ale te jedzenia za moment były. Ja byłem w szoku. I w którymś momencie podejrzałem kelnerów wchodzących tam i z powrotem. Słuchajcie, w tej restauracji nie było ani jednego pieca, ani jednej patelni, ani jednego niczego, jak my rozumiemy tradycyjne gotowanie chińskie, czyli gazu nie było i tam była tylko jedna potężna ściana mikrofalówek. No właśnie. To była wersja fast. I też pamiętam, że tym jedzeniem nie byłem zachwycony. No i potem wiedziałem, dlaczego nie byłem zachwycony, nie? No więc tutaj Abraham oczekiwał, ale się poddał. I teraz ja to specjalnie podkreślam, bo wielu ludzi mówi, Witek, ja bym chciał być podobnie jak wy, ale tego jeszcze nie ma. No mówię, to dobrze nazwałeś, jeszcze nie ma. Chciałbym tak jak wy, ale tego jeszcze nie ma. Po pierwsze, pomijam w ogóle, że tak jak my, to nie możesz mieć, bo my mamy tak jak my, a ty będziesz miał tak jak ty. Ale jeżeli mówimy o tym takim, nie wiem, chodzeniu w błogosławieństwu, doświadczeniu, czy usłyszeniu głosu Boga, czy usłyszeniu odpowiedzi na zadane pytania lub pytanie, ingerencji Bożej, no może czasem trzeba po prostu dłużej poczekać. My opowiadamy o czymś, ale z perspektywy bardzo wielu lat. Naprawdę bardzo wielu. Myśmy za Bogiem jako młodzi ludzie zaczęli chodzić, nie? Całkiem młodzi, w takim sensie młodzieżowi ludzie. I teraz musieliśmy też na pierwsze rzeczy czekać i też nam imponowało, że ktoś coś miał, a my tego jeszcze nie mamy. Ale nie poddawaliśmy się zwątpieniu. No szczególnie, że mieliśmy też o tyle łatwiej, że znaliśmy już słowo i też znałem historię Abrahama i wiedziałem, że Abraham, jakby nie było, w pewnym momencie się poddał, tak, z tym oczekiwaniem i zrobił po swojemu. No dobrze, ale teraz to czytanie jest do nas. I dzisiaj nam nawet tytuł daje Kościół tego fragmentu. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Więc skoro jesteśmy, bo wiecie, o co chodzi, w mentalności niewolnictwa, jeżeli rodzisz się z niewolnicy, to jesteś niewolnikiem, to o to chodzi. A jeżeli rodzisz się z wolnej kobiety, to jesteś wolny, nie? Czyli dziecko niewolnicy będzie też niewolnikiem z automatu. Ale Chrystus mówi, wszyscy jesteście wolni, wszyscy. Chrystus wszystkich uwalnia. I teraz chodzi o to, żebyśmy w sobie tą wolność Bożą nosili. Tylko nie wolność, która hołduje złemu, bo też tak niektórzy rozumieją wolność, tylko wolność, która uwalnia mnie do czynienia dobra. Amen. Amen. I
Mamy dzisiaj psalm 113. Niech imię Pana będzie pochwalone. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Któż jest jak nasz Pan Bóg, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. No taki psalm pochwalny, ale też pokazuje właśnie, nawet nie ale, tylko pokazuje tą wielkość Boga też tak wymiarowo, no bo Pan Bóg nasz jest ponad wszystkim, bardzo mnie to tak dzisiaj właśnie dotyka, że jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. I jakbyśmy sobie nie wyobrażali niebios, albo jakbyśmy sobie je właśnie wyobrażali, byśmy pomyśleli sobie o tych niebiosach, to coś, co jest bardzo odległe, bardzo dalekie, choć coraz bliżej człowiekowi, tak? I tak dzisiaj w Przemyślu mówiłeś, że chciałbyś chodzić po Księżycu. I jest to już dostępne, może jeszcze nie w wersji indywidualnej, aczkolwiek mają być jakieś tam podróże. Ale już zbieramy. Nie. Mówimy zbiórkę. Nie. Witek na Księżycu. Witek na Księżycu. Nagrał tam antidotum. Witek na Księżycu. Nie robimy takiej zbiórki, ale to, co dla nas jest takie niedoścignione, bardzo dalekie, to ponad tym wszystkim jest Bóg. Ja sobie bardzo tak często myślę o rzeczach, które może chciałabym, żeby już były, albo chciałabym być w jakimś miejscu. Jest to dla mnie niedostępne. To ponad tym wszystkim jest Bóg. I nad tym, co jest dla mnie dzisiaj niedostępne, panuje Bóg. Więc to zgodnie z obietnicą, którą mamy też przez Abrahama, może stać się to dla mnie dostępne. Więc będę na Księżycu. Tylko dlatego, że ponad tym jest Bóg. I to tak mnie dzisiaj mnie w tym psalmie właśnie tak dotyka. I Duch Święty tak mi właśnie to pokazuje, takie rzeczy, o których myślę, których jeszcze nie ma w moim życiu, no, że one gdzieś są dla mnie, bo panuje nad nimi Bóg i mogą być przez to dla mnie dostępne. I pomyśl może właśnie dzisiaj też o takich rzeczywistościach. Powiedz o tym Bogu, rozmawiaj, ale ten psalm dzisiaj też nas naprawdę zachęca do takiego zadanka i mi się rysuje to zadanko bardzo wyraźnie tutaj w tym psalmie i zachęcam Was, obojętnie o której porze dnia oglądasz to nasze dzisiejsze antidotum, albo w ogóle w którym dniu, to dzisiaj ten psalm mówi tak: od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Niech będzie pochwalone imię Pana. Od wschodu, jak wstaniesz, jak usłyszysz to słowo, to spróbuj dzisiaj we wszystkim, absolutnie cały dzień wychwalać Pana, ale cały dzień. I nie to, że zostaniesz w domu i będziesz wielbić Pana, ale idąc do pracy, wracając z pracy, pracując, gotując, robiąc zakupy, cokolwiek dzisiaj musisz, nie wiem, zawieźć dzieci na zajęcia, przywieźć, czy musisz iść do sklepu, do apteki, nie wiem, gdziekolwiek. Cokolwiek się będziesz robić, po prostu cały czas wychwalaj Pana. Mów, że Pan, imię Pana jest wielkie, że On jest potężny. Wspomagajcie się psalmami, wspomagajcie się pieśniami, które są dostępne na YouTubie. I nie tylko, i na tych różnych platformach takich muzycznych, gdzie jest dużo muzyki i też jest muzyka uwielbieniowa. I spróbujcie właśnie dzisiaj cały dzień wielbić Pana. Jeżeli jest Ci trudno wystartować, to zacznij od dziękczynienia. Zacznij od dziękczynienia. Zacznij dziękować za to, co masz, w co się ubierasz, co jesz, co pijesz dzisiaj, za herbatę, za kawę. Zacznij dziękować za autobus, za samochód. I niech z Twojego serca to dziękczynienie rozbudzi Cię do uwielbienia. Ale rób to do wieczora, do zaśnięcia. Rób to. I zasypiając jeszcze wielbij Boga. Do zachodu słońca, tak? No to może, jak chcesz, to jeszcze właśnie później, do zaśnięcia. Niektórzy zasypiają po zachodzie słońca. A teraz jak dzień jest krótszy, to na pewno po.
ale cały dzień spróbuj być w tym myślą i sercem, że właśnie uwielbiasz Boga, nie? No bo ostatnia zwrotka pokazuje, kto jest jak nasz Pan Bóg. Kto? To On jest właśnie tym, który podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. I ja dość często, widząc swoje słabości i swój grzech, mam to doświadczenie, że jestem tym nędzarzem, że jestem tym ubogim. Nędzarzem, który jest w prochu, ubogim, który jest w gnoju. I Bóg ma tak wielkie serce i tak wielką miłość i moc, żeby mnie z tego wyciągnąć i postawić na nogi i oczyścić i pokazać mi, kim ja jestem w Nim i że to On jest moim Bogiem i On chce mieć ze mną relację jako wielki, potężny Bóg, który jest ponad wszystkim ze mną, nawet jak mnie wyciąga z prochu czy z gnoju. I ja Boga naprawdę uwielbiam. Amen. Amen. Słuchajcie, aklamację mamy z Psalmu 95. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Czyli niesłuchanie głosu jest zatwardzeniem serca. Czyli patrzcie, jak wielu ludzi dzisiaj ma zatwardzone serce. A to się potem na wiele innych zatwardzeń przekłada, życiowych. No i Łukasz, czyli aklamacja, nas już zachęciła do tego, żeby posłuchać, co mówi Pan. No to Pan mówi do nas z 11 rozdziału Łukasza. Posłuchajcie. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No o kim mówi Jezus? No mówi o sobie. Nie? To jest coś więcej niż Jonasz. Nie? Taki zwykły prorok Jonasz, który się buntował przeciwko Bogu, był w stanie nawrócić całą Niniwę. Czyli w sumie albo inaczej, Niniwici posłuchali go, jak ostatecznie poszedł i wypełnił wolę Bożą, a w momencie, kiedy przychodzi Bóg w osobie Jezusa i Jezus wypełnia wolę Ojca w niebie, no to ludzie go nie chcą słuchać, ludzie go odrzucają. Dzisiaj w ogóle takie teorie są, że w ogóle Boga nie ma, że w ogóle to jest wszystko ściema, że to wszystko jest dziełem przypadku. Naprawdę są duże w ogóle pieniądze pompowane w to, żeby ludzie tak uważali, żeby zatracili absolutnie podstawową prawdę, nie? Że no Boga nie ma. Nawet ten fajny film, tak? Czekaj, nie, bo Bóg nie umarł. Jest, Bóg nie umarł. Tak. Ale jest Psalm 14, bez Boga nie ma, powie głupi w swoim sercu. Moja bluzka mi się skojarzyła, którą kiedyś dostałem, gdzie na iluś plakatach jestem w tej bluzce. Boga nie ma, a potem małym drukiem powie głupi w swoim sercu, nie? No właśnie. Większość ludzi, zdecydowana większość nie rozpoznała Jezusa. I tak jak widzimy, Jonasz był taką zapowiedzią Jezusa, jak to mówią teologia, ładnie figurą Jezusa, tak? Bo On 3 dni był w tym wnętrzu ryby, tak Jezus był te 3 dni we wnętrzu ziemi, tak? Ale potem wyszedł jako, pokonał śmierć, wyszedł jako zdrowy, jako żyjący, no i żyjący na wieki. On powstał jako pierwszy. I my sami mamy za tym pójść. I teraz zobaczcie, tam jeszcze jest też nawiązanie do wczoraj, bo wczoraj było z Salomona czytanie, znaczy z Księgi Mądrości, nie? Ale no, 9 rozdział Salomona, gdzie on właśnie pokazuje tą mądrość. I dzisiaj jest to wspomniane, bo ta królowa Saby przyjechała aż z południa, żeby słuchać tej mądrości Salomona. Nie? A Jezus mówi jeszcze większą mądrość niż Salomon, bo mówi mądrość Bożą, już absolutnie Bożą. A tak wielu ludzi po prostu potrafi to odrzucić. No więc tak bym dzisiaj zachęcił, żebyśmy my żyli w mądrości Bożej. A gdy my będziemy wiernie żyli w mądrości Bożej, to i też inni, patrząc na nasze życie wcześniej lub później, ale też się tym Bogiem zachwycą. I też właśnie też o to chodzi, byśmy w taki sposób funkcjonowali. Więc ja wierzę, że jak wy to oglądacie, to już nie jesteście opcją, która miałaby też odrzucić mądrość Jezusa i odrzucić istnienie Boga, czy prawdziwość Boga. Więc raczej mówię to w tym kierunku, żeby wasze życie
tak się rozświetlało w Panu, żeby było po prostu świadectwem dla innych. Amen. Amen. A, niektórzy też to często trochę źle interpretują, bo wykorzystują ten fragment, że my nie możemy Boga prosić o znak. To zupełnie nie o to chodzi, wiecie? My możemy Boga prosić o znak, my jak najbardziej, bo Bóg w wielu miejscach nas zachęca. To jest tak, gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić, to plemię z przemieniem przewrotnym żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz tego znaku Jonasza. Chodzi o to, że ci, którzy wtedy żądali znaku, oni chcieli wypróbować, czy on na pewno jest Jezusem. Nie? Więc ja zakładam, że jak wy już to oglądacie, to wy już nie macie takich wątpliwości, no może ktoś ma, ale raczej większość nie ma w to, że Jezus jest naprawdę Bogiem. Więc my nie musimy wypróbować Jezusa, my jedynie chcemy przez wiarę doprowadzić do tego, żeby Jego ingerencja stała się ingerencją konkretnie, czy w konkretnych dziedzinach naszego życia. To my tu potrzebujemy, ale Jezus dał podpowiedź, tutaj trzeba budować wiarę i święty Paweł to ładnie tłumaczy. Więc budujmy tą wiarę, szczególnie polecam 11 rozdział Hebrajczyków. I amen. Amen. Ojcze, nasz amen. Wspaniały. Dziękujemy za wycieczkę dzisiaj, dziękuję za piękny czas. Dziękuję za to, że Ty nam tak wiele dajesz, za czas taki rodzinny, za czas małżeński. Dziękuję Ci, Panie, za to, że też nagrywamy to Antidotum. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem cudów. Już tak pięknie wszystko stworzyłeś. Dziękuję za te piękne widoki, za te piękne okolice, za tych pięknych ludzi, Panie. Za te też pyszne smaki. Dziękuję Ci. Jesteś Panem i Bogiem. Wielbię Cię i błogosławię. Wielbię Cię i błogosławię. Chcę Cię, Panie, wielbić od wschodu do zachodu. Niech Cię nawet sen mój chwali. O tak, Panie. Niech moje życie będzie uwielbianiem Ciebie. Niech moje życie, Panie, też zachwyca innych Tobą. Jesteś cudownym Panem. Jesteś cudownym Bogiem. Jesteś wspaniałym. Wspaniałym dawcą życia, dawcą miłości. O tak, Panie. I błogosławię Twoje święte imię. Dziękuję za wszelkie dobro, które Ty, Panie, czynisz. I błogosławię Cię w tym kapłanie dzisiaj, w tym dobrym, Panie, kazaniu, naprawdę dobrym, zachęcającym, motywującym, Panie, i oby coraz więcej takich kapłanów było, coraz więcej takich kazań, Panie, aby, Panie, też lud czuł się pouczony i prowadzony. Ja też Cię, Panie, o to proszę. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone. Chwała Tobie, Jezu, chwała Tobie, Jezu, chwała i cześć. Znaczy, być może po ludzku, ale wrócił mi obraz drabiny, ale nie tej ostatnio, co ktoś po tych szczeblach wchodzi, tylko dzisiaj widzieliśmy drabinę, bo byliśmy w Muzeum Ulmów w Markowej, tak. I tam była taka drabina i ja w szczególny sposób na nią zwróciłem uwagę, mimo że ona była tylko na szkle namalowana, czy tam zdjęcie tej drabiny, ale jakoś ją zapamiętałem. I teraz dokładnie ten obraz mi wrócił. No i pytam się Boga, po co? A żeby zachęcić, bo mi chyba przypomniał przez to, żeby zachęcić, jeżeli nie byliście jeszcze, to na pewno warto. Wtorki są darmowe, więc warto we wtorek wyskoczyć. Wtedy już w ogóle nic nie płacicie, choć tak ceny są raczej małe. No, ale poczytać. Mnie tam naprawdę wiele rzeczy dotknęło, które wysłuchałem, oglądałem, przeczytałem, a i tak mam wrażenie, że nie przeczytałem więcej niż 1/5 tego, co tam jest, bo czasu trzeba na to więcej, więc jeszcze pewnie się kiedyś wybierzemy. Mhm. Ja mam obraz osoby, która ma jakąś infekcję oka. To oko tak ropieje i Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem do Ciebie, zabiera ten stan zapalny, uzdrawia to miejsce. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Tu ktoś ma częste wymioty, nie jest to zlokalizowane, nazwane, dlaczego tak się dzieje, ale Pan Bóg przychodzi, Cię uzdrawia, ale też jest dużo nerwowości w ogóle w Twoim życiu i Pan Bóg to w Twoim życiu zabiera. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Jeszcze widzę uraz łokcia po upadku i to się długo już ciągnie i ten uraz łokcia, no tak Ci dość mocno uprzykrza życie. Teraz czujesz tam ciepło, Pan przychodzi i uzdrawia Twój łokieć. Panie, bądź błogosławiony. Jest też osoba, widzę osobę, która trzyma jedno piórko pawia. I to jest, to jedno ono Ci zostało jakby z Twojego życia. Mam taki obraz, że
wiele razy były takie momenty, że można było się pochwalić osiągnięciami w życiu i to, i to, i to, i to, właśnie rozkładając taki wiele tych piór pawich, ten cały ten pióropusz pawia, taki wachlarz twoich osiągnięć, twoich możliwości, i to się gdzieś skończyło w twoim życiu i teraz przeżywasz takie zapadanie się właśnie, bardziej porażka towarzyszy twojemu życiu niż to osiągnięcie, ale jedno osiągnięcie ci gdzieś tam zostało i to jest to jedno pawie pióro. Natomiast przyjmij to jako takie oczyszczenie, ale właśnie zastanów się dzisiaj nad tym psalmem, nad tym jednym zdaniem, które tam było, że któż jest jak nasz Pan Bóg? Któż taki jest? I spróbuj tam właśnie zobaczyć Boga, który jest największy i najważniejszy i najcenniejszy, tak naprawdę jest najcenniejszy w naszym życiu. Spróbuj dzisiaj tam przekierować swoje myśli, swoje serce, by właśnie twoje serce, żeby Bóg dał ci właśnie nowe serce, serce z ciała, zabrał serce kamienne. Gdzieś te porażki cię tak właśnie utwardziły, ale Bóg może odmienić dzisiaj twoje serce i to jest dla ciebie, ale decyzja naprawdę jest po twojej stronie, bo Bóg już dla ciebie to ma, bo jesteś w przymierzu, bo są dla ciebie Jego obietnice. Ale to jest twoja decyzja, czy chcesz w to wejść. Amen. Amen. Ja mam też obraz akwarium, bardzo takiego ładnego, pięknego akwarium. Wszyscy, którzy przychodzą, mnie podziwiają, się bardzo troszczysz o to akwarium. Jest naprawdę zatroszczone i Bóg mówi, ja w taki sam sposób się chcę troszczyć o ciebie, ale mówi, ty nie masz czasu na to, by mnie poznawać. I Bóg mówi, mam taki drugi obraz, gdzie ty siedzisz przy akwarium, na które lubisz patrzeć, jak już jest zrobione, uporządkowane, nakarmione rybki, ale ty siedzisz tam właśnie ze Słowem Bożym. I to będzie takie ulubione twoje miejsce, ale to będzie też miejsce, które będzie tobie przypominało opiekę Bożą nad tobą. Chwała ci, Panie. Jest też osoba, która śpiewa sobie jakąś tam, masz swoją taką ulubioną ostatnią piosenkę, ona jest po angielsku i spróbuj sobie ją przetłumaczyć, znajdź tłumaczenie tej piosenki i podejmij decyzję, czy dalej chcesz jej słuchać. Amen. No i co? Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego świętego dnia i do zobaczenia. Pa. I uwielbiamy Pana. Od rana do nocy. Amen. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,